Nie żyje Bogdan Miś. Zmarł twórca popularnych programów telewizji polskiej. Zmarł Bogdan Miś, dziennikarz, publicysta i matematyk związany niegdyś z redakcją naukową telewizji polskiej. Współtworzył popularne programy i teleturnieje TVP. Miał 87 lat. Bogdan Miś zmarł 2 lipca 2023 roku w wieku 87 lat. Po śmierci znanego dziennikarza, matematyka i popularyzatora nauki zawiadomił w mediach społecznościowych dziennikarz Jacek Pałasiński. Bogdan Miś nie żyje. Zmarł twórca programów naukowych TVP. Bogdan Miś był uznawany za prekursora dziennikarstwa naukowego w Polsce. Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Później pracował jako asystent na Wydziale Matematyki UW i na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Należał do zespołu programistów tworzących pierwszy polski komputer XYS Mainframe. Jest autorem pierwszej polskiej gry komputerowej Kółko i Krzyżyk. W latach 60. Bogdan Miś związał się z redakcją programów młodzieżowych i teleturniejów telewizji polskiej. Przez ponad 2 dekady współtworzył popularne audycje naukowe. Współpracował m.in. przy nadawanym w latach 60. i 70. turnieju telewizyjnym Kółko i Krzyżyk. Wydał 20 książek poświęconych matematyce i komputerom oraz kulisom pracy w telewizji. Pełnił też funkcję redaktora naczelnego programu 2 oraz szefa telewizji młodych. Bogdan Miś był redaktorem magazynów popularno-naukowych, takich jak PiS i Magaziny i Informatyka oraz kierował działem matematyki i informatyki w Wiedzy i Życiu. Pracował w charakterze wykładowcy w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości, w Akademii Filmu i Telewizji oraz w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.